Tak to w ogóle to streamuje. Znaczy ty streamujesz, a kto kastuje?
Wy macie sędziego, a ja mam tylko speca? No weźcie. Nie, ja mogę grę przyspieszyć. No dobra. Grupa śmierci przed nami. Grupa czwarta. Tak, czwarta. Której. A może pokazujemy Slauda ze Soulem po tym, co? No, już miejmy to z głowy, no pewnie. No, Tylko no. kto ma te powtórki? A, Miał Seres ma. je kurwa Seres. Brzydkie słowo się wytnie, bo nie wiedziałem, że jesteśmy już na wizji. No, Kłosek ma wizję, więc spoko. Mogę sobie klikać. Więc tak, grupa śmierci, Slowed, Giant Soul i przed nami kolejna dwójka. W prawym dolnym rogu czerwony zerg, Ryszard, znany też jako Rychu. A natomiast w lewym górnym rogu reprezentant Demon Clave, różowy właściwie zerk, nie wiem czemu różowy, ale okej. Okay. Rylt, górnik. Tak jest, Starnowski Gór, a nie Sosnowca, jak niektórzy myślą. Notabene Ryl pała dziką nienawiścią Sosnowca. To jest też ciekawe. Takiej bardzo przydatnej wiadomości na dzień dobry. Śliwa, jak Ci się podoba Star Station w nowym wydaniu? Czy coś się zmieniło dla Wiesz, Ciebie? ja zawsze lubiłem tą mapę. Mało się dla mnie zmieniło właściwie. W sumie część rzeczy została ułatwiona. Już po kolei opowiem, o co chodzi. Bo ta mapa, mimo że była dawniej czterospotowa, slotowa, to i tak miała wbudowaną tą opcję, że jest tylko cross only, nie? Czyli że tylko po skosie mogą się spawnować, więc grało się zupełnie tak samo. Teraz po prostu nie ma tego kształtu takiego sugerującego, że jest dla czterech graczy, co powoduje, że na przykład nie bierze się takich ninja exp różnych jakichś bardzo dziwnych. Więc praktycznie jest to samo. No ja zawsze lubiłem tą mapę, chociaż na przykład Terranowi łatwo jest czołgami z góry bronić trzecią bazę albo grać Reapera, no ale duże przestrzenie, generalnie ciężka baza do przejęcia na przykład przez Protossa. No, Zergowi się generalnie dobrze gra na tej mapie. No właśnie to doświadczyłem na Ladderze przed chwilą. Faktycznie łatwo się gra. Ale się chyba odzwyczaiłem od niej. Nie, czy pamiętasz jak Star Station jeszcze było w swojej pierwotnej wersji, gdzie nie było crosspota? No nie było, ale to bardzo krótko nie było tego crosspota i chyba że całkiem dawno temu, no ale wydaje mi się, że ta mapka no ona była gdzieś pod koniec Wola bodajże, albo już w Hotsie. Tak. No to zobaczmy, co się dzieje, bo tak, Rylt już zaraz będzie miał speeda wyszukiwanego. Pól dopiero przed chwilą się zrobił dla Ryśka, więc będzie ten speed opóźniony, natomiast on zeskautował dosłownie wszystko. Czyli pierwszy pól, później gaz, dopiero później haczerka. Nie wiem, czy to jest ofensywny build, czy defensywny ze strony Rylta. Chyba teraz bardziej defensywny, skoro wyskautował to Rysiek, bo zobacz, Rysiek teraz wypluł 8 lingów, zmarnował larwy na lingi. Ale nie kontynuuje swojego. No dobra, nie kontynuuje, no bo Bane Inness się stawia, no i wszystko jasne. Ale To speeda nie ma znaczy cały czas. tak, no Rylt, nie wiem co on robi, bo ten build, który on stosuje, to jest taki powszechnie, no właśnie stosowany, że po prostu przed haczerką bierze się jeszcze gaz i się robi po prostu mocny push ze speedlingami, bowiem gdy przeciwnik idzie haczery first, no to naturalne jest, że jest ta furtka w czasie, kiedy ty masz speed, a przeciwnik twój jeszcze nie ma, masz od niego wcześniej, więc możesz mu zadać straty. Niemniej jednak Rylt bardzo wcześnie zdecydował się na wydobywanie gazu, a tutaj w ogóle nawet nie rozpoczął speedu dla lingów. Nie wiem, to pewnie chyba zapomniał, To chyba nie że to tyle. jest jakiś inny plan, nie wiem, jakiś Rogue Warren tu zaraz powstanie, no ale jest Benignest, więc raczej no słabo to wygląda dla Rylda. No chyba, że. No zobacz, bo on nie robi lingów. Robi 4 lingi zrobił kolejne, nie zrobił tam, nie wiem, serii 15. Może to defensywny bardziej, chociaż brak speeda do lingów to jest no, kardynalny błąd. Nie wiem co ma w głowie. Jaki plan ma w zamyśle. Zaraz sobie przytrenował, widzi, że za bardzo jakby nie da. Pola do opisu, ale jak Rysiek pójdzie z kontrą, to nie będzie się zbierać na tę sprawę. Teraz rozpoczęty speed dla linków. No całkiem to skaszanił Rylt, bo
Ani nie wywarł presji, ani nie zyskał przewagi ekonomicznej nad Ryśkiem. A tu właśnie Rysiek zdecydował się na push. No i patrzcie, co się w tej chwili dzieje. Ryd ma właściwie raptem kilka slowlingów, zero obrony, zero spajnów. Teraz będą bane morfowane, jednak będzie to za późno, a Rysiu po prostu 25 lingów i zrobi Dzisiaj rzeź. chyba szybkie gry nas czekają. Generalnie no Rysiu tutaj się zawahał, nie wiedział na ile są skończone te bane. Jednak zdecydował się wbić, no i teraz zależy wszystko od Rysia, czy pozwoli. Dobrze wybuchną te bejny, no bejny wybuchły dosyć słabo, no ten ostatni wybuchł fajnie. Ostatni fajny był, to prawda. Niemniej jednak zanim Ryl zdobędzie speed, no to tu jeszcze jedna salwa lingów zdąży poharasować chwilę. Jedna kuńka została ubita, druga kuńka zostanie za chwilę ubita, no i No i kurwa, no tyle. skończyliśmy mecz. 1-0. Ryl zapomniał speedu dla lingów zrobić, no. Tak, to bym się tłumaczył. No, nie wiem co powiedzieć teraz. Może zobaczmy na APM i ty może skomentujesz wszystko. Wiesz, nie ma co tego komentować. Rysiek zawsze miał wysoki APM, nie wiem na czym to polega za bardzo. No jest szybki na pewno, ale też dużo spamuje. Na Etam pewno to nie spamuje. jest On taki dobrze gra po APM. prostu. Nie, Rysiek jest naprawdę ogarnia, ale ten APM jest na zawsze wysoki, chociaż podejrzewam, że jego APM już nie jest tak wysoki jak jego APM. Brakuje nam jeszcze kluska. I mamy kluska. Jest tak, 1-0. Właśnie klusy teraz zmienia wynik w wyświetlaczu. Jeżeli tego nie robi, to za chwilę zrobi. 1-0 dla czerwonego zerga, faworyta tego matchupu Ryśka. Druga mapa to jest Yeonsu. Yeonsu. No, ogólnie powiem szczerze, że ja lubię grać przeciwko Zergowi na Yeonsu. Nie mam z tym żadnego problemu. Nie wiem, jak się ZBZ prezentuje. W sumie łatwo tutaj zyskać wizję całej mapy, nie? Bo zobacz, XL lagi są i można sobie linga porozstawiać to i tu, walutę to i tam, i praktycznie masz wizję całą mapę. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. Tak, no generalnie to jest taka normalna mapa, no ciężko mi powiedzieć, czy w Zigzie coś konkretnie jest premiowane. Na pewno nie można z góry założyć, gdzie ta baza trzecia zostanie przejęta. Większość raczej wybiera ją właśnie tak rozwala skałki i stawia ją po prostu w linii, a ja na przykład wolę tą wysuniętą do przodu, ale to po prostu jestem zbyt leniwy, żeby rozwalać te skałki. Rzadko kiedy gram roacha, które szybko rozwalają te skałki. Słusznie, słusznie. Zresztą mieliśmy wczoraj nie, przedwczoraj. Miałem dziki monolog na temat brania baz Stary, na a tu mapie. jeszcze zanim wygłosisz swój monolog, to albo i nie, ale Ryl gra jakiegoś 8-pulla czy 6-pulla, a Rysiu to zeskautuje, A no i przecież właściwie Rysiek już jest zawsze po grze. skautuje, czy on tego nie wie? To Ajajaj. znaczy, Rysiek podejrzewam, że on się ode mnie tego skautowania nauczył, bo dawniej tego nie robił, a Możliwe, zauważył, możliwe. a ja z nim właśnie grałem i często właśnie skautowałem to wszystko, więc też Rysiek od tego mniej więcej momentu też zaczął skautować wcześniej droną. I to skautowanie droną w ZVZ jest na tyle dziwne, że na przykład Killen się ze mnie śmieje, że skautuję dronką w ZVZ, że jestem za bardzo w plecy, A co ale się skądinąd dzieje? Ryld robi tego Olina, którego ja stosuję, czyli to jest jakby dziwna wersja tego Olina, czyli wysyła dronki, które będą stawiać spajny Ale już ty widział. i lingi, no ale Ryld nie dopracował tego buildu zupełnie, bo to się robi troszkę inaczej. Ryld nawet nie ma kasy, żeby I widzisz postawić to. spajny i wziął za mało dron. I generalnie no źle to zsynchronizował, że najpierw przyleciały drony, potem przyleciały lingi, wszystko w zbyt małej liczbie. Plus nie ma kasy na spajny, czyli generalnie no taki niedopracowany timing, jeszcze wyskautowany, no Rysiu nie będzie mieć żadnych kompletnie problemów, żeby to obronić, bo już ma A ja myślałem, że więcej moje mecze lingów. będą krótkie. Nie, wierzę, że w normalnej grze z Ryśkiem miałby duży problem, żeby wygrać. Się dziwię, co się tutaj w ogóle wydarzyło, że tutaj Ryl
pokonał armię Ryśka, no ale Rysiek już ma dwa spajny ukończone i raczej nie będzie problemu tego wybronić. Rysiek mógłby nawet Queenka zacząć robić. No w sumie tak, w sumie tak. Bezproblemowo. Aż się dziwię, że Ryldowi się udało tak tego spajną ukończyć, no ale... No ale już nie ma szans. No i po grze. Fajnie było. Tutaj. A spajny nie mogą się atakować? Mogą, tylko muszą być w zasięgu. Ale to się tego dziwiłem, że pół był w zasięgu, ten drugi spaj nie był. No akurat troszkę zabrakło widocznie. No to szybko poszło. To dłużej było czekania niż samej gry. No właśnie, dłużej czekaliście na mnie. Ale tam. Bo to ja, wiesz, mentor, jestem zawsze tym, który czeka na wszystkich, aż pójdą wypalić fajkę, zrobią to, siam to, a ja siedzę zawsze. Co pomyślałem tym przyszła razem? Kreska na matyska. No to przyszła kreska na matyska i teraz ja. Najwyżej poczekają. No, ale trochę.